Po raz kolejny cel został osiągnięty. Bang! Więc lecimy z kolejnym odcinkiem. Karta 95+, Team of the Season. Będzie grubo, a w tym momencie jeszcze chciałbym Was zaprosić serdecznie na mojego fanpage'a, który nieco jest z tyłu, jeśli porównamy go do naszego YouTube'a. Więc tutaj gdzieś pojawi Wam się na pewno, jak wygląda sytuacja. Link w komentarzu, więc serdecznie Was zapraszam do polubienia. Tam wszystkie rzeczy są przedpremierowo, jakieś ciekawostki, zdjęcia z mojego życia, więc serdecznie zapraszam. A jeśli chcecie, żeby jak najszybciej pojawiła się paczka za Top 100 Food Champions, gdzie były do trafienia tocy z Ligi Angielskiej, najlepsze, gdzie był walkout, co mogę Wam już powiedzieć, to wbijajcie kolejne 3000 łapek w górę pod tym materiałem i lecimy dalej. Nie przedłużam, magiczne słowo, ale lecimy. Siemanko byczki, z tej strony Lisek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj otworzymy sobie kolejne 15 paczek z wymiennymi kartami Team of the Season. Nie przedłużając, lecimy z pierwszą paczką. Z prawej strony troszkę już tych paczek zostało otworzonych w mojej karierze w FIFA 17. Mam nadzieję, że będzie po raz kolejny coś dobrego. Jest walkout, zaczynamy elegancko. Jaka to będzie flaga? Żeby była potężna flaga, to jest Brazylia. Okej, spokojnie, ciekawe. To jest SPO Taliska. Super, super, super. Nie najgorszy wybór, jeśli chodzi o Taliskę, ale mogłoby być lepiej, zdecydowanie. Okej, lecimy z kolejną paczką z prawej strony. No, Taliska, można powiedzieć, że paczka się w miarę zwróciła. On tam 45 tysięcy plus minus kosztuje. Więc myślę, że może być co najmniej nieźle. Więc lecimy z kolejną paczuszką i tutaj już walkoutu nie ma, bo to by było zbyt kolorowo, gdyby te walkouty się pojawiały tak często. Tutaj będzie Hani, okej. Okay. Hani chyba nie jest nic warty, tak mi się coś wydaje. Okej, lecimy z kolejną paczką. Kolejna paczka z prawej strony, bo mimo wszystko tamte karty były najlepsze w przeciągu całego otwierania. Nie przedłużając, lecimy z kolejną paczką, w której nie ma walkoutu, nawet nie było delikatnego przycięcia, to jest napastnik, to jest Bonatini. Lecimy z kolejną paczką, no trzy paczki, jeden walkout to troszkę mało, mam nadzieję, że ta paczka to zmieni i nie zmienia. Nie zmienia tej sytuacji kompletnie, to jest prawy pomocnik, to jest Martins, 98 tempa, on może być coś warty, tak mi się wydaje przynajmniej wstępnie. Cztery paczki, jeden walkout, zdecydowanie za mało. Ja lecę z kolejną paczuszką, w której jest walkout, wreszcie. Oby coś było niezłego, oby coś było niezłego, co pokryje tamte poprzednie paczki. To jest Chile, okej, okay. To jest napastnik, to nie jest Sanchez. To nie jest Sanchez, bo to nie może być Sanchez, to musi być jakiś Trollolololo Castillo. Okej, kolejna paczka, no 5 paczek już za nami, 2 walkouty, mam nadzieję, że będzie w tym momencie trzeci. Nie ma, chociaż było delikatne przycięcie. Zobaczmy, co tutaj jest. Meksyk. Peralta 87, 6 paczek, 2 walkouty, no bilans tragiczny. Ja się nie zastanawiam, otwieram paczkę, w której nie ma kolejny raz nic. To jest naprawdę SO. To jest Orban, Boże jedyny. Lecę w ciągu, można powiedzieć, bo wracam na tą prawą stronę. Coś musi być, no coś w końcu muszę trafić. I tym razem jest coś. To jest flaga, nie widziałem flagi, więc chyba nie będzie tej flagi. Zobaczmy, jaka jest sytuacja. Dokładnie, flagi nie ma. To jest Eśpek, to jest Ziyech. Boże kochany! Po co ja te paczki robiłem? Naprawdę, teraz się mocno zastanawiam. Okej, lecimy z kolejną paczką z prawej strony. Ja się już nie zastanawiam. Jest walkout, chociaż drugi. To była Dania. Super. Pozdro 600. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co trafię tutaj, naprawdę. Lecimy z kolejną paczką z prawej strony. Piłkarz z drużyny sezonu. Jest walkout, trzeci z rzędu. Nie widziałem flagi, więc chyba znowu nie będzie. Dokładnie, tak. Okej, co tutaj przyjdzie? Okej, Boateng. Znakomicie! Te paczki z prawej strony w miarę są szczęśliwe, bo jest ten walkout. Tutaj już nie ma, więc nawet to skipuję, bo po co? Fernando. Kolejna paczka z prawej strony. Kolejny raz walkout. Okej, chociaż tyle. Włochy chyba, albo Meksyk. Tak? Żeby to nie był Meksyk tylko. To jest Buffon. To jest Buffon 95, okej.
uśmiechu na twarzy nie ma, bo on nie jest chyba nic warty tak naprawdę. Znaczy około 200 tysięcy, więc dokładnie tak, 180. Więc się delikatnie tylko zwróciła ta... Zwróciły się może 3-4 paczki, no ale okej. Chociaż może się jeszcze troszkę w głębi serduszka pocieszę. Mamy Buffona, jest no w miarę nieźle, chociaż no tak jak mówię, ten Pago Penning w tym momencie troszkę jest na minus. Ale kolejna paczka z prawej strony, kolejny raz nic, skipujemy tradycyjnie, bo nie ma dobrej karty bez walkoutu. Jest Andujar. Okej, mamy tego Buffona, ostatnie paczki nie były zbyt fajne. Ale ja w tym momencie trafiam walkout co najmniej, chociaż jednak nie. Zostawmy tutaj, to jest kolejny raz ten sam, to jest kampania, super. Wracamy, lecimy od razu na prawą stronę, nie przedłużając, lecimy z kolejną paczuszką i jest walkout kolejny. Kolejny walkout, to były Niemcy, na pewno, stawiam tutaj, nie wiem co, ale to są Niemcy, na pewno. Albo Belgia. Nie no, Niemcy to są. To jest bramkarz. Okej. No, to też mógł być Neuer w sumie. No, Baumann. Dobra, nie przedłużając, ja od razu tak samo lecę od razu na prawą stronę. Mocno. Jest walkout, ostatni. Tutaj będzie ekscytacja, bo chyba widziałem Hiszpanię, Belgię albo Niemcy. Tutaj będzie coś dobrego. Ja w to wierzę mocno. To jest Hiszpania. To jest EŚO. To jest... Kochany Boże, na Was, super. No więc moi kochani, mamy tego Buffona 95 overalla i jest nieźle, chociaż no Pago Penning na minus, nie ma co się tutaj oszukiwać zbytnio. Jest minus i to dosyć duży. W tym odcinku to było na tyle, zostawcie łapkę do góry i zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, siemano!